jesteśmy na CyberSec Expo Forum 2025, to już jest 20. edycja wydarzenia spod szyldu CyberSec'a i myślę, że możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że jest to jedno z największych wydarzeń o charakterze konferencyjno-targowym w tej części Europy. Jeśli chodzi o skalę wydarzenia, to mamy ponad 1000 uczestników, mamy prawie setkę partnerów oraz wystawców, ale też mnóstwo aktywności pobocznych, typu warsztaty, spotkania. No i też bardzo mocno nastawiamy się na aspekt networkingowy, czyli nawiązywania relacji, budowania tych relacji, nawiązywania partnerstw biznesowych, ale też takiego przepływu informacji, dzielenia się wiedzą z obszaru cyberbezpieczeństwa w różnych aspektach, można powiedzieć. To wydarzenie ma charakter międzynarodowy, mamy tu gości z zagranicy, w zasadzie z całej Europy i z całego świata, czy to jeśli chodzi o prelegentów, czy to jeśli chodzi o partnerów. Chcemy, żeby to wydarzenie było sztandarowym wydarzeniem, które każdy, kto jest zainteresowany ekspansją tutaj na rynku polskim, nawiązywania relacji na rynku polskim, dzielenia się wiedzą tu na rynku polskim, mógł po prostu znaleźć to u nas. Mamy trzy sceny, na których odbywają się prelekcje, czy to prezentacje w takiej dynamicznej 20-minutowych formułach, czy też panele dyskusyjne na różne tematy związane z cyberbezpieczeństwem, czy to tym powiedzmy bardziej technicznym, czy tym bardziej regulacyjnym, compliance'owym, jakkolwiek to nazwiemy. Więc trzy sceny to już jest potężna dawka merytoryki, a do tego dokładamy jeszcze oczywiście warsztaty, też głównie z obszaru regulacji, ale też warsztaty techniczne. Nasi partnerzy wydarzenia takie warsztaty oferują dla każdego chętnego, który chce zdobyć wiedzę z obszaru cyberbezpieczeństwa, z obszaru administrowania danymi, z obszaru prywatności. No i do tego oczywiście nie zapominajmy o jakby kluczu i z esencji całego wydarzenia, czyli networkingu, czyli strefie expo, gdzie można porozmawiać z tymi firmami, dotknąć technologii cyberbezpieczeństwa, zobaczyć jakie innowacje są na rynku, co oferują nie tylko polskie firmy, ale również zagraniczne.